No, dzień dobry widzowie, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Pet Simulator X. Ogólnie to nie było mnie przez parę dni i z tego co słyszałem, koledzy wbili mi się na konto. I to nie jeden, tylko dwóch. Więc witam was serdecznie w nowym update'cie i generalnie przy okazji sprawdzimy sobie, co się stało na moim koncie. Trochę się boję widzowie, ze względu na to, że no mówię, trochę mnie nie było na tym koncie i nie mam pojęcia, co mnie tutaj czeka. Tak czy jak w dzisiejszym odcinku właśnie sobie zareagujemy na to, co się stało. Przy okazji ogarniemy nowy update i tak dalej, i tak dalej. Na sam starcie widzowie oczywiście dupnijcie lajka, dupnijcie suba z dzwonem oraz możecie komentarzyk o treści chce peta, jeśli chcecie otrzymać pety całkowicie za darmo. Jeśli chcesz ze mną grać oraz trafić do mojej listy znajomych, to pojawiła się taka opcja. Jeśli wbierz na grupę Ruriosiego na Robloxie oraz zakupisz jedną z trzech specjalnych koszulek, to nie dość, że trafisz do mojej listy znajomych, dostaniesz zaproszenie na odcinki z widzami, to jeszcze otrzymasz specjalną rangę na moim Discordzie, z którą to będziesz mieć możliwość ze mną gadać. Też walnij lajka oraz suba z dzwoneczkiem, by dostawać powiadomienia o codziennych filmach. I przypominam, że właśnie na grupie Ruriosiego również znajdziecie inne fajne rzeczy. Nawet takie za 10 Robuxów, dlatego polecam serdecznie. I ja już nie przedłużam, zapraszam do oglądania. Lecimy. Lecimy, dur. Co to jest w ogóle? Aha, to jest merchant. Dobra, przecież to już było dawno temu. Tak czy jak widzowie, odbierzmy sobie bonusy na początek. Mamy sklep, na pewno sklep jest nowy, przynajmniej tak mi się... Co? Co? Co tu się stało? Aha! Generalnie, dobra widzu, wydupiaj stąd. Nie dawaj mi trade'a, gościu, bo cię walę na łeb. Widzowie, ogólnie to dość dziwna sytuacja, bo ja przed wyjazdem miałem pety o takie, jak możecie zobaczyć w tym momencie. A w tym momencie mam no... Ja dupia, nie wiem, co tu się wydarzyło. Dobra, czekajcie, co tu się... 90 milionów coinów jeszcze dostałem. O kurde, faja, no co jest w ogóle? 40 tysięcy tych mam, widzowie, 40 milionów, więc no powiem tak, ciekawie, ciekawie. Zobaczmy w takim razie jeszcze tutaj, co tutaj się wydarzyło, widzowie. To już mamy kupione generalnie. O, nowe pety mamy, widzowie, w takim razie. 5 tysięcy lajków, widzowie, i kupuję w następnym odcinku te wszystkie pety tutaj, albo tego najmocniejszego. Tego, widzowie, zostawcie oczywiście lajka. Pamiętajcie o sobie z dzwonem, bo też możecie coś wygrać. Ale legitnie widzowie, jeśli będzie 5000 lajków do końca dzisiejszego dnia, albo po prostu dam wam czas do jeszcze jutra, no to najzwyczajniej w świecie kupię tego peta i go sprawdzimy, czy rzeczywiście się opłaca. Zobaczmy w takim razie, co się jeszcze na koncie pozmieniało. Dobra, triple coiny, nie miałem tylu, ale wziąłem przed chwilą to wszystko. Co? No nie no, boostów mi trochę przyszło, więc nie no, nie wiem widzowie, co tu się oddupie. Czekajcie chwilę, ja jeszcze muszę ogarnąć, co tu się wydarzyło, bo... Aha, i mamy teraz nowe miejscówki też. Okej, dobra, to poczekajcie, po kolei może, co? Najpierw pójdźmy sobie tutaj i teraz tak, ja zostawiłem pety, co nie? Zostawiałem pety tutaj na jakiś czas. Zostawiałem je, żeby wiecie, po prostu żeby je odebrać, co nie? Później. Więc zobaczmy w takim razie, co tu się wydarzyło. Czy mamy tutaj coś do... O kurde, mamy... Okej, te wszystkie mamy teraz do odebrania, widzowie. Zbierzemy sobie w takim razie. No i słuchajcie, mamy pety nowe. Tutaj proszę bardzo, takie ładne, takie ładne. Ej, bez kitu, one są mocniejsze w ogóle od tych robotów, więc my w tym momencie, widzowie, możemy tak, ciebie wywalić. Przez breaker ciebie możemy wywalić. No i was możemy wziąć, drodzy koledzy, bo tutaj, widzowie... Ja nie wiem w ogóle, co tu się stało, co nie? W sensie legitnie. Jakby, nie wiem, puzon jest dupnięty, widzowie. No ja wam tyle powiem, ja naprawdę mam zacierz tych petów totalny. Dobra, idźmy w takim razie dalej. Mamy kolejną miejscówkę. Tutaj zbyt wiele nam nie wzięło. A! I kolejna z kolejną skrzynką za 75 milionów, widzowie. Czy to jest dobry pomysł, żeby tą skrzynkę tutaj dostać? W sensie, mógłby to być dobry pomysł, ale wydaje mi się, że ta skrzynka jest trochę mocniejsza niż ta, którą mieliśmy tam gdzieś wcześniej. Tak czy siak, dobra, pójdźmy widzowie w to. Kupmy w takim razie dostęp do tej skrzynki. Ta skrzynka jest jeszcze mocniejsza od tamtej, więc ja nie wiem, ile się ją będzie bić, tak szczerze widzowie, ale prawdopodobnie bardzo długo. Przy okazji dostaliśmy dużo coin boosterów i innych boosterów, głównie ze względu na to, że kupiliśmy dostęp tutaj do jakby tej miejscówki. Powiem wam tak, czy było warto? No tak średnio bym powiedział, bo myślałem, że no wiecie, w sensie myślałem, że to będzie coś lepszego dla mnie przynajmniej, że wiecie, ja sobie tutaj wejdę, będzie tylko, wiecie, skrzynka do rozwalania, co nie, że ja sobie po prostu podejdę i że nie wiem, że ja tutaj cokolwiek będę robił, a na ten moment to bijemy tą skrzynkę sobie z widzami, oczywiście widzowie są z grupy Ruriosiego widzowie, polecam serdecznie ze względu na to, że wbijasz na grupę Ruriosiego, nie dość, że możecie sobie kupić fajną ubranka i tak dalej, jeszcze macie kontakt ze mną, no to przy okazji widzowie jest opcja kupienia sobie koszuleczki premium, taką jak ja mam w tym momencie na sobie.
Czy tak samo jak te osoby tutaj mają na sobie... A nie, ty nie masz, wariacie. No dobra, ale bo ty się zmieniłeś. Czy ty masz koszulkę? No on też... No widzowie, co tu się oddupia? No dobra, no nie chciałem wam pokazać, ale widzowie sobie pozmieniali, ale kupili, słuchajcie, kupili. Ja dodaję po prostu do znajomych, co nie? Ja dodaję do znajomych widzów, którzy oczywiście kupią taką koszulkę premium i wtedy mają dostęp do prywatnych serwerów, jak chociażby ten w tym momencie. Tutaj wszystko to są widzowie, a tych serwerów prywatnych widzowie jest również parę. Generalnie tak, czy jestem zadowolony? No jestem, ale czy widzowie, jestem zadowolony z update'u? No tak średnio szczerze, w sensie mógłbym sobie kupić te nowe jajka i zobaczyć, jak one wyglądają. W sensie możemy sobie sprawdzić rzeczywiście. Otwórzmy sobie jedną w takim razie tutaj, o. No i dostaliśmy takiego, taką myszkę dostaliśmy fajną. No dobra, no bardzo się cieszę, że dostaliśmy myszkę. Ale generalnie, no nie wiem widzowie, jakoś tak myślałem, że ten update wprowadzi trochę więcej, a wprowadził w sumie, nie wiem, jakieś mechaniczne krety i tak dalej. W sensie, nie to, żeby mi się to nie podobało, co nie? Bo jest dosyć spoko. A nie zmienia to faktu, że liczyłem naprawdę na coś mocniejszego. I czekajcie, co to mamy tutaj? Coin Mult? Widzowie, co to jest w ogóle? Proszę mi powiedzieć, widzowie, w komentarzu, co to jest. Bo ja nie wiem, czekajcie, czy my mamy coś jeszcze nowego do item shopie do kupienia? No nie, no nic. Ja tu wszystkie mam game passy kupione. To już mam kupione, widzowie, to też już mam kupione, więc nie muszę tego kupować, bo już mam kupione. Szkoda, że to jest znowu, no ale dobra. To już kupowaliśmy tego bundla, no tylko mi pety zostały, widzowie, do kupienia. Jakby na ten moment mi się wydaje, że jakby to wszystko. Ja jedyne, co mogę w tym momencie robić, to po prostu pójść i sobie farmić. I w sumie niby spoko, nie? No ale myślę, że trochę lepsze rzeczy powypadają. Zobaczmy, jak szybko save tutaj rozwalam. No nie no, on dosyć szybko, widzowie. Ile nam wpada za niego? No niezbyt dużo. Myślałem, że trochę więcej nam będzie tutaj mimo wszystko wpadać tych pieniędzy za te sejfy i tak dalej. Jednak się okazuje, że no, trochę tutaj trzeba farbić, widzowie, po tym update'cie, że Pet Simulator stał się wreszcie ciężkim trybem, bo wcześniej, no dosyć łatwo, wiecie, to przechodziło. W sensie, może by mi znowu przechodziło łatwiej, gdybym po prostu siedział i grał cały czas i maniaczył tak, jak to było wcześniej. No, ale na ten moment, widzowie, no wydaje mi się, że tutaj po prostu trzeba przysiąść i rzeczywiście nadupiać potężnie i po prostu albo, nie wiem, niektórzy zostawiają postacie, albo po prostu siedzieć przy komputerze i klikać. No jest to dosyć ciężkie, widzowie, jest to dosyć ciężkie. Tak czy siak, odstawmy sobie w takim razie jeszcze może tutaj jakieś inne rzeczy. W sensie, stawmy tutaj sobie pety, co nie? Myślę, że coś możemy sobie tutaj, widzowie, wstawić. Zobaczmy, co możemy tutaj wstawić. Na pewno możemy wstawić te monitory, na pewno możemy wstawić te roboty również, widzowie, więc spoko opcja. To też mogę wstawić, widzowie, powiem tak. 5000 lajków, to nie dość, że kupię tam tego peta, jeszcze z tych zrobię full fioletowe. Zobaczymy, ile mają damage'a. A na ten moment, widzowie, możemy sobie po prostu wstawić kotka, żeby nam się zrobił za 5 godzinek. Myślę, że spoko opcja. Słuchajcie, jakby to by było na tyle, widzowie, myślę. Jakby miałem skakowane konto i dostałem info. Skakowane, w sensie koledzy wzięli moje pasy i sobie po prostu pograli bardzo fajnie, więc dziękuję Puzon, dziękuję Bart i super jesteście, chłopaki. Ja w tym momencie, widzowie, mam taki moment, że za bardzo nie wiem, co tutaj robić, w sensie poza tym, żeby farbić. No logiczne, co nie? Ale muszę po prostu wziąć i ogarnąć, muszę wydać dużo bobuksów, widzowie, dlatego zostawcie dużo lajków, a jutro są odcinki, gdzie wydaję dużo bobuksów, dobrze? I to tyle, widzowie. Trzymajcie się, nie zestrajcie się. Do następnego razu i...